Dzień dobry namaste. Cześć, dobry dusza rodzaju żeńskiego, męskiego i dziecięcego. Witam w tym szczególnym momencie, w którym jakości Mediteusza, Mediteusz gości mnie, gościmy siebie nawzajem, a okazją jest nieco innego, jak przełom roku 2023-2024 i spróbujemy sobie porozmawiać, w jaki sposób to zrobić, żeby się nie zamęczyć. Postanowieniami noworocznymi, a żeby jednak wkroczyć w ten nowy rok, jak to mówią, z nowym rokiem, nowym krokiem. No, i jeszcze odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy w ogóle deklaracje takie jak jakieś postanowienia noworoczne i wyznaczanie krytycznych dat ma sens? Czy to można zrobić na przykład 6 maja o 13.08, a nie trzeba czekać do nowego roku? To ja myślę, że od razu powiem, że sensu nie ma, a my w trakcie tej rozmowy spróbujemy to udowodnić, przynajmniej z mojej no, perspektywy. No właśnie, Jarek, powiedz mi: ja od wielu, wielu lat, jak rozmawiam z ludźmi, jak spotykam się z ich wyzwaniami, tak to można nazwać, wielu z nich stawia sobie jakieś graniczne daty. One muszą być gdzieś ukotwione w kalendarzu, w ich przestrzeni. I nie wynika to jakby z ich niechcieństwa, tylko muszą mieć podparcie w, jakiejś, w jakimś odniesieniu do kalendarza, w jakimś ważnym dniu, który jest wyznaczony, i potrafią nieraz czekać miesiąc, dwa, trzy, na to, aby ten dzień się wydarzył. Jak myślisz, dlaczego tak ludzie potrzebują kotwic w stylu dat, a nie robią czegoś just? co, bo myślę, że w takiej konwencji żyjemy. Taką konwencję przyjęliśmy. Przyjęliśmy 12-miesięczny rok, świętujemy przełom starego i nowego roku. Coś tam szczególnego robimy w Sylwestra. Budzimy się do życia 1 stycznia. Jest to pewna konwencja, szczególnie w świecie zachodnim, przyjęta, która z tym, jak jest na przykład rytm przyrody, ma niewiele wspólnego, bo tak naprawdę kiedyś mierzyliśmy miesiące kolejnymi. Fazami księżyca i tak naprawdę powinno ich być 13, my mamy ich 12 w takich kulturach, w których ciągle się to mierzy tymi miesiącami księżycowymi. No to jest ich więcej, my jeden z tych miesięcy próbujemy wcisnąć gdzieś tam w sierpień. Wszystko to jest pewna konwencja. No tak jak konwencją jest system metryczny, dziesiętny, albo uncje, cale, stopy. To też są jakby różne konwencje, w których żyjemy. Ja osobiście już dawno temu. Pożegnałem się z regulowaniem mojego życia przez kalendarz, tak klasycznie rozumiany. Trochę jest to element takiej kontestacji tego, jak nasz świat jest zorganizowany, ale nie takiej kontestacji po to, żeby sobie pokontestować i coś zburzyć, tylko raczej takiej kontestacji, która ma. Prowadzić do czegoś ciekawego, do trochę innego spojrzenia. Kiedyś przeczytałem bardzo ciekawą książkę, która opowiadała o tym, a co by było, gdyby nasz rok był zawarty w trzech miesiącach, czyli w 12 tygodniach, a nie w 12 miesiącach, tak jak dzisiaj mamy. To było akurat rozważanie o takim charakterze biznesowym, ale bardzo interesujące, bo co warto zauważyć, w biznesie, jest tak, że. Jest rzeczywiście ten rok kalendarzowy. On czasami jest przesunięty, bo niektórzy przyjmują jako rok obliczeniowy, na przykład od lipca do lipca kolejnego roku, no ale zawsze jest to te 12 miesięcy. Jesienią są jakieś zmagania budżetowe, przygotowanie budżetu na kolejny rok. Ci, którzy otarli się o te tematy biznesowe, wiedzą, jak to wygląda. Nie wiem, do końca roku musisz wydać środki, żeby ci ich nie zabrali w kolejnym roku. A ktoś pomyślał o tym, a co by było, gdyby ten. Cykl w czasie skompresować i zamknąć na przykład w 12 tygodniach. I okazuje się, że dużo więcej rzeczy można zrobić, myśląc ciągle w kategoriach 12 jednostek czasowych, ale składających się z tygodni, a nie z miesięcy. Kwartał się zamienia w miesiąc i przechodzimy na przykład cały ten cykl budżetowania, rozliczania budżetu, ale robimy to 4 razy w ciągu roku i nie oznacza to być może, że będziemy mieli 4 razy lepsze osiągnięcia, ale Jakoś przyspieszamy ten, ten cykl myślenia, życia, rozliczania, także wszystko jest kwestią konwencji, którą sobie przyjmiemy. Kiedyś może rzeczywiście było bardziej konwencjonalnie, u mnie teraz jest mniej. Nigdy jakoś specjalnie nie przeżywałem Sylwestra, cóż, cień jak każdy inny. Raczej wolę go spędzić w szlafroku przed telewizorem, aniżeli na sali balowej. I tak w pewnym dystansie do tej konwencji kalendarzowej sobie żyje. Ja mam dokładnie tak samo. Ja też jakby nie przywiązuję już uwagi do dat. No, chyba, że to są jakieś tak, wiesz, korowe wydarzenia rodzinne, jakieś tam urodziny córki, tam trzecie, ósme, piętnaste, osiemnaste. No to tak, ale. Ale nie wyznaczam. Jednak mnie zastanawia cały czas, dlaczego. Europe, znaczy, Europejczycy wszyscy tak naprawdę na świecie. Z cywilizacji rozwiniętych ulegli właśnie stawianiu sobie jakichś granicznych dat mnie to zawsze zadziwiało, bo zauważ, że wielu ludzi, którzy chcą dokonać zmiany, mają jakiś deficyt w swoim życiu, i to nie ma znaczenia, z jakiego obszaru życia on pochodzi, gdzie się wydobywa, ale nie robią. Jak podejmą decyzję, nie robią tego od razu, tylko właśnie, a jak będzie pierwszy dzień wiosny, a od nowego roku, a od pierwszego dnia wakacji, a od pierwszego września, i tak dalej, i tak dalej. To taka iluzoria, chyba oszukiwanie samego siebie i odwlekanie w czasie zasypania tego deficytowego dołu. Wiesz co, ja mam takie oryginalne, chociaż mnie one służą poglądy na te sprawy w takim nawet dużo szerszym planie, bo bardzo ważne jest według wielu osób, również w biznesie, ale w, mówi się to nam w najprzeróżniejszych konwencjach rozwojowych, bardzo ważne jest stawianie celów, definiowanie tych celów, rozliczanie celów, stawianie ich w czasie. Ja często zaskakuję ludzi mówiąc o tym, że nie mam takich klasycznie rozumianych celów czy takich bardzo wyraźnie zarysowanych planów. To, na czym się próbuję koncentrować, koncentruję, co jest dla mnie istotne, to jest. Najbardziej realizowanie jakiegoś takiego generalnego sensu życiowego w oparciu o, o wartości, w oparciu o jakieś horyzonty, które sobie zakreślam, które są dla mnie istotne. I również elementem tego wszystkiego jest cieszenie się drogą i docenianie tej, tej drogi. Tacy mądrzy ludzie, bardzo lubię ich za ten cytat. Państwo Figescy napisali, że. Cele stały się świętymi krowami, które jakoś bardzo mocno stawiamy na ołtarzu, gloryfikujemy, a często tracimy z pola widzenia to, co jest dużo istotniejsze, czym jest sens. Oczywiście, sens można by powiedzieć, też jest jakimś takim metacelem, jest czymś, co jest. Jeśli tak bardzo literalnie spojrzeć na, na tę rzeczywistość sensu, jest takim celem daleko odsuniętym w czasie, realizowalnym przez wiele iteracji. Ale przyznam szczerze, że mnie pomaga takie patrzenie. Jak gdzieś mnie to uwalnia od takiego ciśnienia celu czy, czy planu, to Eisenhower powiedział, że... Bardzo, bardzo ważny jest proces tworzenia planu, tak? to, to, to rozważa się tam różne rzeczy, które mogą się wydarzyć, natomiast trzeba mieć świadomość, że w momencie, kiedy się wyznaczy cel i rozpisze plan realizacji tego celu, to są spore szanse, że w kilka minut po tym ten plan się zdezaktualizuje, bo, bo życie jest bogatsze aniżeli nasze wyobrażenia. To zresztą jest bardzo mocno widoczne w podejściu ludzi, którzy bardzo intensywnie myślą w takich kategoriach a mianowicie żołnierzy. W armii amerykańskiej coraz modniejsza jest taka filozofia, takie podejście, które jest nazywane Commanders Intent, jaka jest intencja dowódcy. Intencją dowódcy jest na przykład znajdźmy się na wzgórzu 2240. 8 za 48 godzin. Natomiast wszystko, co się dzieje, między intencją dowódcy, a faktem, że oddział się znajdzie na tym wzgórzu, jest już kwestią inwencji ludzi, którzy to wykonują, którzy się stykają z wyzwaniami, które się pojawiają po drodze, którzy muszą reagować na bieżąco. I to są również takie kategorie, w których ja bardzo często myślę, realizując jakiekolwiek swoje przedsięwzięcia. Mam jakieś wyobrażenie, co powinno być na końcu, ale też mam świadomość, że będzie tak wiele zmiennych, tak wiele czynników wpływających na to w procesie realizacji, że nie próbuję się jakoś bardzo mocno okopywać na, na planie tej realizacji. Tak, coś trzeba przemyśleć, coś trzeba naszkicować, ale też trzeba zostawić bardzo duży margines na. Rzeczy z jednej strony nieprzewidziane i zaskakujące, a z drugiej strony tworzące okazje. Bo to często jest tak, że jak się bardzo mocno zafiksujemy na planie, to jesteśmy w stanie, który chcemy zrealizować, to, to jesteśmy w stanie stracić z oczu yy, okazję po prostu przez yy, zbyt mocne skupienie na, na czymś, co sobie wyobraziliśmy i brak otwartości na te okazje, które mogą się pojawić. Wiesz, co kilku moich nauczycieli mówiło, że tak naprawdę. Yy... Nie jest ważny sam sukces. Oczerz, on jest ważny, no bo do czegoś dążymy, ale, ale droga, która przed nami, gdzie właśnie pojawiają się dane okazje, ja też nie planuję na zasadzie takiej, że mam jakiś ścisły plan, wyznaczam celi, enjoy. Idziemy w proces, zaczynamy go realizować, a wydarza się zylion innych rzeczy po drodze, które często wywracają cały cały ten plan do góry nogami, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo potem okazuje się, że z zaplanowanych rzeczy, z postawionych celów wyznaczonych, zrobiło się pięć razy lepiej, niż było. Tak miałem, takie doświadczenie miałem z książkami Sylwy i tam z wieloma innymi rzeczami. Droga. Właśnie Jarek, jak, jak twoim zdaniem droga w tym samym od postanowienia, od podjęcia decyzji, do osiągnięcia tej złapania w ręce tej, tej kulki na samym końcu? Wyznaczonego celu, jakiegoś planu e, i, i właśnie jak droga? Jak, jak ty postrzegasz drogę do realizacji swoich spełnień? Wszystkich tych, które, które miałeś okazję dotknąć ostatnimi czasy, a było ich sporo. No i wicewersja. Tak jak pa, pa, patrzę. Z dumą i nutą zazdrości na to, jak szalejesz i się rozwijasz, i bardzo mocno mnie to inspiruje. No to rzeczywiście... Ale mam dokładnie tak samo z twojej strony, także wiesz. No to, żeśmy sobie pokadzili. Ale myślę, że to jest taka. Zresztą mówiliśmy o tym w Centrum Sterowania Wszechświatem. To jest taka fajna. Współnapędzająca się spirala, która kręci się we właściwą stronę, bo tak jak mówiłeś, inspirujemy się nawzajem. Mam nadzieję, że naszych odbiorców też nieco inspirujemy tym, co mówimy i, i robimy. Za chwilę opowiem o tym, ale jeszcze została mi jedna taka myśl odnośnie tych konwencji kalendarzowych. Ja na przykład bardzo celowo i świadomie. Codziennik, który jest takim dodatkiem do, do książki, masz to w sobie, książki, która się ukazała miesiąc temu z okładem. Konstruowałem go tak, żeby on nie był oparty na kalendarzu. Tam są miejsca, gdzie można sobie wpisać daty, dni, tygodnia. Jest to podzielone na 52 tygodnie. Każdy tydzień ma 7 dni. Nawet jest przewidziane miejsce na to, że będzie to rok. Przestęp, czy, przestępny, przepraszam. Yy, yy, natomiast można zacząć ten rok w dowolnym zupełnie momencie, tak? Można zacząć go dziś, jutro, można go zacząć 1 stycznia, 15 stycznia, albo 25 czerwca. Yy, no i myślę, że to jest yy, taka rzecz, którą warto. Yy, Warto sobie rozważyć, tak? Że, żeby się, żeby stworzyć sobie taką własną konwencję czasową. Moim zdaniem to, to służy. Natomiast jeśli chodzi o tą radość drogi, mocno zostałem z taką opowieścią jednego z nauczycieli, który nazywa się Talben Shahar i prowadzi zajęcia na Harvardzie z. Przedmiot nazywa się Szczęście, tak? Wykłady ze szczęścia, ćwiczenia ze szczęścia. I on opowiada o tym, jak, jak wybrał się kiedyś do buddyjskiego klasztoru, gdzieś w Himalajach, i postanowili z tymi mnichami buddyjskimi pójść sobie na wspinaczkę górską, na jakąś nie, nie najwyższą górę, ale jednak taką stanowiącą dla nich pewne wyzwanie będącą y, czymś ambitnym. No i on tak jak to człowiek ze świata zachodniego, ubrał jakieś porządne buty do chodzenia po górach, wziął plecak, jakiś tam y, osprzęt najprzeróżniejszego typu i tak bardzo ambitnie zaczął zdobywać ten szczyt. No zlamowie y, ubrani w swoje pomarańczowe szaty, w y, jakichś takich sandałach, podpierając się kijkami, również poszli na tą, na tą wspinaczkę, na tą wycieczkę. I on tak w pocie czoła zdobywał tą górę, a oni tak szli, przyglądali się roślinkom, kwiatkom, jak tam się jakaś sarenka albo inny świstek czy wiewiórka pojawiła, to też im się przyglądali generalnie. Dużo bardziej jak on cieszyli się drogą, doszli... Na górę, w tym samym mniej więcej czasie, on miał krótki, jakby moment radości i triumfu, że na tym szczycie się znalazł. Oni mieli dużo, myślę, głębsze doświadczenie, dużo głębszy taki czas uważności przez właśnie to cieszenie się drogą. No i pytanie, który z tych pomysłów bardziej służył? Zresztą. Im. Zresztą ben Szachar pisał w innym miejscu o, o swoim doświadczeniu, kiedy bo to Izraelczyk, kiedy został mistrzem Izraela w tenisie ziemnym. I miał taki przekonanie. Że to będzie moment, w którym złapię pana Boga za nogi, i, 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 to, i to będzie jakiś moment spełnienia i radości, i może rzeczywiście tak było przez chwilę, dwie, trzy, parę dni. A potem wpadł w jakiś taki totalny mentalny dół, otarł się o depresję, bo nagle okazało się, że no niby zrealizował ten swój cel, ale to wcale nie oznacza, że życie jakoś niezwykle. Głęboko zmieniło. No i to bardzo mocno go skierowało w stronę tych rozważań, co zrobić, żeby tak nie było, w jaki sposób traktować właśnie te, te cele, ten sens życia, tą, tą, tą drogę, na czym się koncentrować, czym się cieszyć, żeby nie doświadczać takiego. Mentalnego zjazdu po, po osiągnięciu celów. Myślę, że ty podobnie jak ja miałeś takie doświadczenia w życiu, kiedy wydawało się, o mój Boże, jak dojdę do tego miejsca, jak to zrobię, to to już będzie zupełnie Nie, każdy miał inny świat. Ale hmm? to, to jest taki ciągle uciekający horyzont. Ale to wiesz super, ja i się, ja się załóżmy bardzo cieszę z takich rzeczy, że jak się uda zrealizować jakiś tam cel i oczywiście przejść całą drogę, wyciągnąć z niej wnioski. Poznać nowych ludzi, to nigdy nie miałem tak, że jeż coś zrealizowałem, że no i co dalej? No dalej jest super, no trzeba stawiać następny, trzeba bawić się drogą dalej, trzeba no, może nie zdobywać, bo zdobywanie to brzmi brzydko, ale, ale doświadczać tego życia. Mi, Andrzej Batko i yy, Stefański włożyli do głowy dwie prawdy, które są tak naprawdę jakby niepodważalne. Pierwsza to że nikt z nas nie wie, ile mamy czasu na ziemi, tak? Ile będziemy żyli, i ile nam się uda dotknąć, zobaczyć, zrealizować i, i naprawić tego świata, albo zostawić po sobie coś, żeby ten świat był lepszy. A druga prawda jest taka, że to nie sam cel, to nie sam sukces, to nie samo osiągnięcie, tylko właśnie wszystko to, co dzieje się po drodze, czyli poznanie na przykład Jarka Guca, jakby przygoda z ratyńskimi, która trwa cały czas. No i z tobą oczywiście, z tymi. Wszystkimi pobocznymi rzeczami które, i ludźmi, których spotykamy podczas tego, tego procesu. I jak zacząłem stosować dosyć dawno, bo to było ćwierć wieku temu, tę metodę, że jakby nie cel sam w sobie, tylko droga i doświadczanie i jakby zabawa tym całym procesem, no to zaczęły się dziać cuda. Tak to można nazwać: magia. Bo wiesz, jakby ja przeanalizowałem ten rok, ten rok 2023, to. W moim przypadku zadziało się tak dużo, ale z drugiej strony jak zacząłem to rozkminiać, no to tak się działo od tam 15 czy 20 lat, nie? Odkąd, odkąd były jakieś inne wyzwania, które się działy wokół mnie, które, które realizowałem i chyba ty miałeś tak samo, bo, bo, bo to już jest takie świadome podchodzenie do, do realizacji celów, marzeń. Żeby to nie był taka, żeby to nie była gonitwa. Nie, nie wbieganie, Pisa. właśnie tak jak ten człowiek z twojej opowieści. Żeby to nie było wbieganie pod górę w pełnym rynsztunku, tylko cieszenie się procesem. Tak ja mm, Rzeczywiście jak też jak popatrzę na, 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 na swoje życie, to jakoś mocno przyspieszyło w, w ostatnich latach. A wiesz dlaczego? Bo na PESEL se popatrz. Ja to zrobiłem <laughs> ostatnio. Nie, przepraszam, że tak, tak mówię, ale wiesz, mi, ja przepraszam, że przerywam, ale mi ta, taka pewna myśl przyszła um, do głowy. My, no, wiesz, jakby y, znajomi, y, nasi znajomi mają dzieci i to jest jakby spoko, nie? Każdy z nas ma, znaczy wielu z nas ma dzieci i to jest fajne. Ja stuknąłem się w mój Łysy łeb w pewnym momencie, kiedy córka mojego dobrego znajomego przyszła na spotkanie z tymże znajomym, ze swoim dzieckiem. Wiesz, i mi odparował świat. I ja wtedy zdałem sobie sprawę nie jakby z PESELU, tylko jak ja to nazwałem zasobem doświadczeń, nie? Ile, ile, ile czasu minęło. Który z jednej strony nie był spalony, a który był przeznaczony na coś fajnego. Ale to tyle, bo tak. Nie, tak... wiesz, to rzeczywiście to tak, znaczy wiesz, ja to jestem z czasów, kiedy nie było PESEL-u, także dorobili mi ten e, numer tam po czasie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wydaje się. E, w każdym razie rzeczywiście to jest tak, że. A to jest bardzo taka ciekawa, paradoksalna historia, że e, myślę, że w głębi duszy. Gdzieś w głębi nas każdy z nas jest ciągle tym takim młodym, dorastającym bytem. Ja piszę o tym w książce Masz to w sobie. To, to był taki bardzo poruszający moment, kiedy zobaczyłem serię jakichś amerykańskich zdjęć, fotomontaży, ale ktoś przyjął taką konwencję, w której sfotografował ludzi, no takich już u schyłku życia, często siedzących na, 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 na wózku inwalidzkim, podłączonych gdzieś do, 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 do kroplówki. Widać, że to już e, e, były często osoby takie posunięte w latach, zniedomężniałe, ale ci ludzie byli fotografowani e, i tak wyglądał fotomontaż tych zdjęć, że oni stali czy siedzieli naprzeciwko lustra, w którym oglądali swoje odbicie, a to odbicie to byli oni z młodych lat, tak? To znaczy pan yy, yy, siedzący na wózku czarnoskóry yy, w lustrze widział siebie jako ognistego saksofonistę, który gdzieś tam wymiatał na jakimś koncercie jazzowym pani, yy, która stała podpięta do kroplówki, widziała yy, w lustrze Młodą pielęgniarkę na białą ubraną z tym białym czepkiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to była seria te, tego typu zdjęć, która skłaniała do takiego pytania, kogo widzisz, kiedy patrzysz w lustrze. Tak? Często patrzymy na swoich znajomych, mówimy: rany, ale się człowiek posunął w latach, tylko że jak spojrzymy krytycznie w lustro. To, no to też zaczynamy zauważyć u siebie, że kolor włosów nie ten, albo ich ilość nie taka, i zmarszczek przybyło. No ale to są właśnie te momenty zatrzymania i momenty refleksji. Dla mnie takim niezwykłym nauczycielem doceniania tej codzienności, tej codziennej radości jest mój 4,5-letni syn w tej chwili. A szczególnie mocno to zauważyłem w tym roku, kiedy on tak dążąc do świąt, kiedy on tak bardzo już świadomie przeżywał kalendarz adwentowy. Zaczęliśmy od, od 1 grudnia, zresztą tych kalendarzy dostał tam chyba ze 2 czy 3, więc było to kilka kalendarzy adwentowych i on tak codziennie się Pytał, a jaki będzie numer, jaka będzie liczba jutro. I zawsze było takie odliczanie do momentu, kiedy można tam wyjąć tą, tą czekoladkę. Takie rozważanie, ile jeszcze zostało dni do świąt. I taka ym, niezwykła, pierwotna, taka głęboka radość z każdego kolejnego dnia. No bo jakby sięgaliśmy. Przygotowywaliśmy się do wyboru tej liczby na kolejny dzień przed snem poprzedniego dnia. Sięgaliśmy do kalendarza rano, wyciągaliśmy czekoladki, które po jakimś tam posiłku, jako deser, mogły być zjedzone. I, i, i właśnie jest w tym taka niezwykła radość drogi. I, I nawet prawdę mówiąc, ciekawe zjawisko, takie którego chyba też doświadczamy w życiu. Że osiągnięcie celu, czyli 24 grudnia, wyjęcie ostatnich czekoladek było takim połączeniem radości z faktu, że to święta i smutku, że zakończył zakończy się proces, tak? Bo on się zapytał, a jaka będzie liczba jutra? No jutro już 25 grudnia, pierwszy dzień to już nie ma kalendarza. Aha. No i tutaj i tutaj był smuteczek, że że wychodzimy z tej konwencji odliczania. I dzieci rzeczywiście są takimi, myślę, nauczycielami radości, takiego przeżywania każdego, każdego dnia w pełni, do spodu i do, do końca. I też myślę, że fantastycznie potrafią nas zatrzymać w takim bieganiu dziś za naszymi sprawami, których rezultat jest odsunięty w czasie i skierowaniu naszej uwagi na cieszenie się tym, co się dzieje tu i teraz, tak? No mnie córki nauczyły, wiesz, takiego, takiego takiej wiecznej radości, bo zauważ, że dzieci, dzieci cieszą się i celebrują chwilę, bez względu na to, czy to jest lizak, czy to jest lalka, czy to jest spacer, jakaś bajka, czy coś, one się cieszą non-stop jakimiś nowościami, a my jako, jako dorośli jakby pewne rzeczy traktujemy jako pewnik, jako, jako coś, co, co nam się należy, co jest i tam w ogóle nie ma, nie ma się z czego cieszyć tak naprawdę. Zobacz, że dzieci celebrują pewne rzeczy. Ja pamiętam, jak, jak moje młode miały taki nawyk, że na weekend wypożyczaliśmy jakąś fajną bajkę Disneya tam z wypożyczalni. Jeszcze wtedy były wypożyczalnie. I one, one strasznie czekały na to. I jakby wielka radość była, że będzie oglądanie, nie? A teraz, no, pykasz Netflix, tam HBO, proszę uprzejmie, jest. Ja w ogóle podziwiam dzieci, że one się jarają od najmniejszych jakichś takich okruchów radości po jakieś wielkie kolosy. Zauważ, że dla dziecka zadowolenie i szczęście w mniemaniu dziecka jest takie samo, jak dostanie lizaka, albo jak dostanie komputer, no, oczywiście, no, jakby spłycam to wszystko, ale, ale generalnie zasób Zadowolenie jest na, po, na podobnym poziomie. Tak, no oczywiście, kalendarz adwentowy to, to, to był jeden z wymiarów tego, ale wiesz, no, takie historie, które w pewnym sensie pozwalają ci przeżywać pewne sprawy na, na nowo dzięki dzieciom. Wiem, pisanie listu do świętego Mikołaja, kładzenie go na parapecie, żeby święty Mikołaj go odebrał. No my żeśmy akurat się. Bawili tym bardzo mocno, bo jak już położyliśmy ten list na parapecie, to wyłączyliśmy światło i przy pomocy latarki nadawaliśmy sygnały do nieba, żeby święty Mikołaj wiedział, gdzie ma ten list odebrać. No i odebrał, a potem zrealizował prośbę, prośbę z listu. To, to są takie rzeczy, które um, przeżywa się fantastycznie. Ja, mój syn dwa lata temu dostał ode mnie jako od emerytowanego perkusisty dziecięcy, ale taki jakby w pełni funkcjonalny zestaw perkusyjny. Nie zabawkę, tylko po prostu perkusję, tylko dostosowaną do jego rozmiarów, taką z prawdziwymi bębnami, naciągami, talerzami i wszystkim, co tam się w perkusji należy. No i tą perkusję składaliśmy razem, bo ona przyszła w częściach, tak? Trzeba było wszystkie bębny, naciągi poskręcać, pozakładać, po, po, po porostawiać, powieść talerze, przygotować cały ten sprzęt. I to jest jakby przeżywanie takich bardzo fundamentalnych radości z czasów, kiedy człowiek wiele, wiele lat temu sam kładł po raz pierwszy swoje młode ręce na, na zestawie perkusyjnym, na którym grał. Także fantastyczne to są zupełnie okazje. I, ale myślę, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie dzieci. To dotyczy wszystkich nas i takiej zdolności, umiejętności zatrzymania się, wejścia w pewną Refleksji, uspokojenia, właśnie odpowiedzenia sobie na pytanie, jaki jest sens, gdzie jest w tym wszystkim sens, i docenienia właśnie takiego momentu refleksji, zatrzymania, oddechu, spokoju w świecie, który, który pędzi w ogromnym tempie. No ale wiesz, nie wszyscy to potrafią, bo ja, jak rozmawiam z ludźmi, w wielu. Wielu zadaje pytania, które jakby nie dla trenera, nie dla kołcza, tylko dla takiego zwykłego Kowalskiego są idiotyczne. I nie mówię teraz, żeby, żeby komukolwiek, kogokolwiek urazić, tylko my musimy filtrować inne ludzkie odczucia, odczucia innych ludzi i jakby ich problematy, bo nie nazwijmy tego problemami, ale zauważ, że wiele dorosłych osób pogubiło, Elementarne zachowania, takie jak uważność, takie jak cieszenie się chwilą, tak jak, albo zadają pytanie, jak zacząć. Ja zawsze na, na pytanie, jak zacząć, no od początku. To są, to są takie, myślę, że przypadłość tego pędzącego XX i XXI wieku, wiesz, te, ten, ten cały pęd, który się tak naprawdę odpalił gdzieś na początku lat 70., może, może początku 80., Trochę wyzuł ludzi z zauważania naprawdę drobnych rzeczy albo z podejmowania świadomych decyzji, które są jakby no, dla każdego człowieka naturalne, tak? No bo nikt nie chce cierpieć, nikt nie chce być dojeżdżanym w życiu, nikt z nas nie przyszedł tutaj, żeby, żeby mieć jakąś pokutę na ziemi, nie? a jednak ludzie zadają pytanie i to są dorośli ludzie, jak zacząć, co zrobić, żeby zmienić, wiesz. To jest też w tym, w tym naszym całym, w tej całej naszej rozwojowej bańce bardzo dużym poligonem doświadczeń dla nas, jako dla trenerów, jako dla, dla psychologów, dla coachów, bo zauważ, że to dotyczy naszych współbratymców. No to, są, to są tak samo dorośli ludzie jak my, ale gdzieś coś nie pyknęło. Ale właśnie jak jesteśmy przy tym temacie, to powiedz mi, bo wielu właśnie wyznacza sobie daty graniczne, żeby coś zacząć, ale wielu jest też takich, którzy zadają sobie pytanie, zdając sobie sprawę ze swoich deficytów, z tego, że coś w ich życiu nie pyka, no bo są dorosłymi ludźmi, widzą, że coś nie działa, tak jak winno działać. I oni zadają pytanie, jak zacząć. No i ja rozumiem, że można powiedzieć, że od początku, no, tu zawsze tak mówię, ale co zrobić i co powiedzieć takiemu komuś, jak ktoś świadomy tego, co się w jego życiu dzieje? Świadomy, że to jest złe, że to nie działa dla jego dobrostanów pod żadnym pozorem, ale cały czas próbując zmienić to, co się dzieje złego, nie potrafi tego zrobić. Co wtedy? Masz jakiś patent na to, dla się kto nas być może słucha teraz z jakimiś deficytami i ma obawę przed tym, że nie wie jak. Wiesz, co? Ja lubię takie bardzo, y bardzo proste i fundamentalne podejście i takie jakby najbardziej generalny, który można zastosować również w tym kontekście, to jest um, niewyobrażalnie prowokacyjne i e, tworzące trudność odpowiedzi pytanie, szczególnie pod naszą długością i szerokością geograficzną pytanie, co dobrego? Jak ludzie się wiją w momencie, kiedy zadasz im takie pytanie? Bo jak zadasz pytanie, co słychać, a no to jest spora szansa, że um, zaleje cię, fala najprzeróżniejszych trosk, zmartwień, wątpliwości. Natomiast już próba odpowiedzenia sobie na pytanie, co dobrego, wytrąca ludzi z tego takiego nawykowego, trochę też ateistycznie uwarunkowanego patrzenia na, na rzeczywistość. Bo nagle trzeba sobie powiedzieć, jakie rzeczy w życiu są dobre albo w danym momencie. I ja to, co lubię robić właśnie na tym przełomie lat i do czego zachęcam ludzi, to jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, co się wydarzyło w ubiegłym roku, ale poczynając od odpowiedzi na pytanie, co się udało, co było... Co było dobre, co, co, co było ważne, co, co, co było ważnym doświadczeniem, nawet jeśli ono niosło w sobie jakąś trudność. I w momencie, kiedy zaczniemy od takiego sposobu patrzenia, oceniając na przykład mijające 12 miesięcy i dobrze się skoncentrujemy na wyszukaniu tych wszystkich dobrych rzeczy, to, to będziemy zaskoczeni tym, jak wiele ich było. I to. Ustawi zupełnie inaczej naszą perspektywę patrzenia na, na to, co się jakby nasuwa w drugim pytaniu, a co było trudnego, co stanowiło wyzwanie, co, co wymaga jakiejś pracy na przyszłość. To jest bardzo prosty mechanizm, który pokazuje no właśnie to, co dobre, pokazuje naszą, naszą wartość w życiu, nasze umiejętności. Szalenie prosta rzecz, ale polecam, żeby spróbować, żeby od, tego, żeby od tego zacząć. Myślę, że również rozważanie na temat tego, w, w czym odczuwamy deficyt, czego nam brakuje, można poprowadzić zupełnie inaczej i też do tego namawiam, lubię sam patrzeć na to. Jeśli brakuje nam Miłości, obfitości, spokoju, albo czegokolwiek innego w życiu, to moim zdaniem warto się skoncentrować na poszukiwaniu tego ziarna, tej odrobiny, tej iskry tego, co jeszcze w sobie albo wokół siebie mamy, i zacząć z tego punktu budować. Nie rozważać bardzo szczegółowo tego deficytu. Nie próbować sobie odpowiadać na pytania, skąd on się wziął. Przećwiczmy to na przykładzie miłości, bo to dobry, dobry przykład. Popatrzeć na to, jakie ziarno tej miłości w sobie mamy, gdzie można je posadzić, w jaki sposób my moglibyśmy zacząć nawet tą odrobiną miłości, którą w sobie mamy emanować na zewnątrz i obdarzać tym świat, bliższy, dalszy, znajomych, nieznajomych, bliskich, kompletnie nam nieznanych ludzi. Co my możemy zrobić, żeby ustawić się w pozycji takiego mini źródełka miłości, dawać tą miłość na zewnątrz, bo prawidłowość takiego podejścia Idzie w tą stronę, że w momencie, kiedy zaczniemy to robić, to, to to będzie do nas wracało. To trochę tak jak, nie wiem, zgaśnie nam światło w domu, bo, bo został wyłączony prąd, no to, to nie będziemy przecież siadali, zastanawiali się, w którym miejscu, czy to... Na transformatorze, który jest 50 metrów od domu, czy to w elektrowni, czy w całej Europie, ktoś wyłączył prąd. Po prostu szukamy świeczki, którą mamy, zapalamy tą świeczkę albo latarkę, najmniejszą rzecz, którą mamy, i zaczynamy się jakoś organizować, czekając na to, aż ten prąd wróci. I tak jest z wieloma rzeczami w naszym życiu. Skoncentrowanie się właśnie nie na braku, nie na deficycie, a na Najmniejszej ilości tego, co mamy, co gdzieś możemy posiać, co gdzieś możemy zasadzić, co gdzieś możemy zacząć pielęgnować, co jest trochę jak taka iskra, która, którą można rozdmuchać, żeby z niej najpierw wybuchł a potem ogień i potem można do tego dokładać najpierw małe kawałeczki drewna, potem większe polana, żeby, to, żeby ten ogień się rozwijał, żeby on, żeby ten płomień był coraz większy. To jest takie podejście, które jest mi bardzo, bardzo bliskie, żeby poszukać odrobinę tego, czego nam brakuje i z tego punktu startować. No, ale wiesz, ja zauważam, że śmiem twierdzić, że 90% ludzi, którzy mają jakieś deficyty, nie skupia się na rozwiązaniach, właśnie na poszukiwaniu świeczki albo latarki, żeby, żeby rozjaśnić mrok, jak odcieli prąd, czy tam była jakaś awaria, tylko skupia się na tym, że nie ma prądu. Nie zdają sobie ludzie sprawy, że nasza uwaga, nasza energia, którą kierujemy do tego, daje nam tego więcej. No, oczywiście to trochę przesadne, no bo nie będzie bardziej ciemno z wyłączonym prądem, jak będziemy zastanawiać się, dlaczego go wyłączono. No, ale zauważ, że wiele osób skupia się na problemie, czyli nie ma prądu i koniec. No nie ma. I, rozkminiamy, że nie, I rozkminiają, że nie ma. A nie skupia się na rozwiązaniu, czyli na poszukiwaniu latarki, świeczki, zapałek, czy czegokolwiek innego, żeby... Na przykład, kolejnym, w kolejnym kroku wykonać telefon do elektrowni. To jest trochę przerażające, bo z jednej strony, wiesz, deficyty w ludzkim życiu to są te kamienie, które nam nie pozwalają iść do przodu, które gdzieś nas trzymają. Nie ma znaczenia, czy one wypłynęły przez nasze ograniczające przekonania, czy sami coś świadomie albo nieświadomie zepsuliśmy, ale wielu nie potrafi szukać rozwiązań i skupia się na braku, a nie skupia się na na rozwiązaniu, na poszukiwaniu, na, na wyjściu z tego braku. Albo na, tym co, albo na, na, na tym, co ciekawego w, jakby w danej sytuacji można zrobić. Można to przedsięwziąć, no dokładnie, ale takie, zauważ, że... To, to takie ono... filuterna dosyć konstatacja odnośnie braku prądu, ale to yy, to taka klasyka gatunku, że po jakichś takich wielkich blackoutach w dużych yy, Metropoliach typu, nie wiem, tam Nowy Jork czy, czy Los Angeles, czy gdzieś tam jeszcze. W momencie, kiedy była rzeczywiście taka noc bez prądu, to po 9 miesiącach był ogromny skok u, urodzin, więc nawet jeśli nie ma prądu, to. Można, się to się można znaleźć jakieś dobre jakieś, jakieś strony tego. Ale wiesz, co? Przypomniałaś jedną rzecz, bo mówiąc o blackoutie. Ja nie wiem, czy pamiętasz bodaj y, półtora roku temu, czy dwa lata temu była taka globalna awaria Facebooka. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że no, przez tam chyba 6-8 godzin nie było dostępu do Facebooka. Ja byłem przerażony e, ludzkimi zachowaniami, i to mi udowodniło jedną rzecz, jak my żeśmy. Jak my położyliśmy wiele swojego życia w komputerach, znaczy w serwisach społecznościowych, w, w technologii. Jakby na niewielu tylko doszło, no nie działa, to nie działa. No, w moim przypadku nie działało, wziąłem sobie książkę, włączyłem muzykę i było tak jak zawsze no, albo, albo, albo robiłem coś innego, rozmawiałem z córkami, albo z małżonką. A jednak wielu miało system od, syndrom odstawienia. Nie? Nie, działa, nie działał portal społecznościowy, który tam istnieje. Nie wiem, ile Facebook istnieje, 15 lat, 10, nie mam pojęcia. Zobacz, jak to też skradło taką, zdehumanizowało nasze zachowanie, nie? Że, że większość kontaktów międzyludzkich, rozmów, jakiegoś tam, jakiejś interakcji jest właśnie przez bity i bajty, nie? a nie jest. Nie jest no, taki Jak, jak, jak zawsze, yy, właściwie wszystko, co wokół siebie mamy, w pewnej dawce jest yy, dobre albo ozdrowieńcze, jest czymś, z czego można skorzystać, w innej zaczyna być yy, w jakiś sposób yy, yy, zubożające, trujące. No to, to jakby wiesz, yy, jesteśmy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Dzięki tym mediom społecznościowym i to fantastyczne, a z drugiej strony powinniśmy ich namawiać do tego, żeby regularnie się od tych mediów odłączali, żeby mieli świadomość, że te aplikacje, przez które... Nawet w tej chwili do nich mówimy, mają na celu, żeby jak najdłużej utrzymać ich uwagę i w pewnym sensie wyrwać ich z nie, Ale to tego wiesz, co to też nie zrozumie źle? Ja nie narzekam na technologię, bo w moim i twoim przypadku Facebook, media społecznościowe i, i jakby YouTube czy, czy inne platformy są game changerami, tak? Jesteśmy w stanie dotrzeć do, e, że tak powiem, śmiertwierdzić w kwadracie przerastających subskrybentów i słuchaczy niż mieliśmy okazję to zrobić lat temu 15 czy 20, no to taka jest prawda, tylko że też jakby nie, ani z mojej, ani z twojej strony, czy tam państwa ratyńskich, czy, czy, czy Gotowicza, czy Pilarczyk, czy wszystkich z naszych tego klubu Kocia Łapka, jak ja to nazywam na swój prywatny użytek, no nikt też nie każe mieszkać nikomu na Facebooku, na YouTubie, wiesz, na, na TikToku, czy na Instagramie. Jednak, jak pokazuje doświadczenie właśnie z tą awarią Facebooka, ludzie nie to, że jakby coś im nie zaklikało, tylko oni autentycznie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Wiesz, a to była rzecz, która wdarła się do naszego świata tam, nie wiem, no, dekadę temu, umówmy się, czy tam półtorej dekady temu. I My dawaliśmy radę bez tego, tak? Jakby ja wiem, że to jest nowe czasy, technologia, postęp i tak dalej. Tak było zawsze. No. Mi prababcia opowiadała, że jak zakładli kolej wiedeńską koło Krakowa, to się kury przestały nieść. Nie to też nie demonizujmy, tylko że zobacz, jak. Mm, jak wiele ulokowali ludzie w internecie, jakby swojego bycia, swojego funkcjonowania na planecie. Nie? To mnie nieraz zastanawia. I patrząc na rozwój technologii, na rozwój tych, wiesz, sztucznej inteligencji, tego wszystkiego, co się dzieje, przychodzi taka refleksja co będzie za 15-20 lat? No, to, jest, to jest dziwne. Czy będziemy, czy będziemy się umawiać na browara, wiesz, w online'owej knajpie? No. No może, może nie pójdziemy tam osobiście, tylko pójdą jakieś nasze awatary. awatary. Zobaczymy. No Jarek, ale jesteśmy tak ku, 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 przy przełomie roku. Powiedz mi, czy jeżeli ktoś już podjął decyzję, że chce zmiany od nowego roku i umówmy się, że jest takim kimś, kto potrzebuje mieć daty i ten 1 stycznia 2020, 24 roku, to jest dla niego y, punkt startu. Ale to, że my podejmiemy decyzję, to, że my mamy wyznaczoną datę, nie w żaden sposób nie określa albo nie daje nam obietnicy, że będzie sukces. W zasypaniu deficytów, zmianie pracy, we wszystkim tym, co dotyka ludzi i y, potrzebują oni zmiany w tym obszarze. Powiedz mi, czy ty masz jakiś gucowy patent na to, żeby to. Nie był zwykły 1 stycznia 2024, żeby to nie była kolejna deklaracja przed samym sobą, że zacznę się odchudzać, nie wiem, zmienię pracę, poszukam miłości i tak dalej i tak dalej, wszystkie te sprawy, które dotykają ludzi, tylko żeby ten 1 stycznia roku 2024 i ta podjęta decyzja naprawdę były taką sprężyną do tego, że wszystko to, co po tym pierwszym stycznia będzie każdego dnia prowadziła tego kogoś do do osiągnięcia, do zdobycia, do zmiany w swoim życiu, do przeprogramowania, do cieszenia się drogą i tych wszystkich innych rzeczy, których ja osobiście życzę każdemu. Wiesz co, ja mam taką swoją checklistę mogę ją y, y, króciutko przedstawić, tak już w podsumowaniu naszego y, spotkania y, dzisiejszego. Y, bo y, patrząc na y, na życie jako na pewne kontinuum. Ja lubię się odbić od tego, od czego zaczęliśmy, od jakby dobrych doświadczeń roku, który, który mija. I trochę jakby rozwijając to prowokacyjne pytanie, co dobrego, lubię się odpowiedzieć na, albo nawet zrobić taką listę szczególnie dobrych chwil, które, których doświadczyłem i również dobrych chwil, których, których inni doświadczyli za, za moją sprawą. To jest jakby jedna z pierwszych rzeczy, bo to pokazuje być może do czego warto sięgnąć, co warto powtórzyć w kolejnym roku. Taka dokładnie refleksja przyświecała pojawieniu się drugiej książki, bo widziałem jak, jakie pozytywne zamieszanie dla mnie i dla, dla moich odbiorców zrobiła pierwsza, więc właściwie jakby nie jak to mawiają po, po amerykańsku? No brainer. Nie trzeba było się dużo zastanawiać, po prostu trzeba e, e, trzeba było napisać kolejną, podobną w konwencji. Drugie pytanie, na które sobie odpowiadam, to to, w jakich momentach pojawiały się. Pojawiało się takie poczucie dobrostanu, szczęścia, spokoju i dlaczego tak się działo, i to jest też rzecz, którą warto zauważyć, żeby po prostu na tych doświadczeniach budować, żeby mieć to w polu świadomości. Warto sobie zrobić taką listę tego, co się udało zrobić, wyzwań, z którymi udało nam się poradzić i również jakichś nauk, które się dzięki temu pojawiły. Warto zatoczyć tak spojrzeniem dookoła siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie w sensie relacji międzyludzkich: kto mnie najbardziej wspierał, kto mnie kochał, komu z mojego otoczenia zawdzięczam chwilę szczęścia, dobra, osiągnięć czy, czy nauki. Warto wylistować sobie decyzje, zachowanie umiejętności, które pomagały mi iść do przodu, bo to pokazuje, Choćby silne strony, na których mogę budować, warto popatrzeć na, na swoje osiągnięcia, małe czy, czy wielkie, takie, które cieszą, cieszą serce i e, są jakimś takim ciągle promieniującym, pozytywnym doświadczeniem. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, w czym się zmieniamy, w czym wzrastamy i co warto kontynuować. Warto oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, z czym się należy pożegnać, od czego uwolnić, co zostawić i może koniec roku to jest dobry moment, żeby to zrobić. I, i warto również sobie odpowiedzieć na pytanie, co, co warto, co należałoby zrobić inaczej w roku kolejnym. I może właśnie bez definiowania jakichś bardzo szczegółowych celów, a bardziej z nastawieniem na poszukiwanie sensu, wejść w ten nowy rok z taką dużą otwartością na, na pozytywne niespodzianki, które on może przynieść, pod warunkiem, że właśnie będziemy na takie niespodzianki otwarci. A powiedz mi, jak motywować się do zmiany? To jak zadaję to pytanie wielu moim, że tak powiem, rozmówcom, patentów na motywację jest miliony. Czy ty masz jakiś swój taki sprawdzony patent na to, żeby, żeby nie spalić, żeby, żeby dotrzymać danego sobie słowa, żeby to, co podjąłeś, to, co przedsięwziąłeś na początku w głowie, a za chwilę w realu, nie było takim Takim pustym no, przelotem, no, żeby nie było tylko i wyłącznie, jakby um, myślą, Jarka, która gdzieś tam poleciała, tylko żeby się zmaterializowało. Masz jakiś patent na zmotywowanie, żeby pomimo tego, że pierdolią rzeczy wydarza się po drodze, żeby uparcie, e, iść do tego celu wyznaczonego, do cieszenia się drogą, do tego, co sobie postawiłeś. Masz jakiś patent na to? Mam chociaż to jest patent taki paradoksalny. Mianowicie, jeśli coś wymaga ode mnie takiego bardzo, jakby to powiedzieć, wysilonego motywowania się, to zaczynam się zastanawiać, czy robienie tego ma sens. Bo moje źródło motywacji to jest takie uważne wsłuchiwanie się w coś, co, co mam w sobie, w głębi siebie I, i poszukiwanie takiej zgodności właśnie z tym wewnętrznym głosem. I dla mnie taki najwyższy poziom motywacji to jest to, kiedy nie muszę się motywować. W ten czas wiem, że jestem we właściwym miejscu, robię właściwe rzeczy i no i taki właśnie to jest dziwny, pokrętny sposób na motywację. Kiedy nie czuję potrzeby motywowania się, to znaczy, że jestem właściwie zmotywowany. Ja mam dokładnie to samo. Jakby ja zauważam od wielu, wielu lat, że do rzeczy, które Wymyślę i które chcę zrealizować, nie muszę się motywować, bo one się dzieją same. Znaczy, oczywiście, no, tam jest praca, jest, jest jakaś konsekwencja w działaniu, ale to nie ma tak, że muszę się spinać nad czymś. Życzę tego wszystkim słuchaczom naszym na obu kanałach, i Twoim, i moim, żeby odnaleźli w sobie. Taką, taki przelot, takie myśli, żeby nie była konieczna żadna motywacja, żadne napinanie, żadne czary i tym podobne rzeczy, tylko żeby po prostu wszystko to, co robią, żeby ich jarało. Jarek, na zakończenie, czego tobie trzeba życzyć na 2024 nadchodzący? Nie wiem. Nie, nie, nie definiuję tego w takich. Ale jakieś nowe książki, tego? może będą? No, weź tam zdrać troszeczkę. No. Może jakieś no, zobowiązałem nowe Zobowiązałem się publicznie, że będzie drugi tom. Masz to w sobie i to zobowiązanie. A to, kiedy? Będzie? A kiedy będzie? Powiedz raz jeszcze. To jest na odrębną, długą rozmowę, bo mam pewien. Myślę, że będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Mam pewien mhm. inny pomysł na powstanie tej książki, której. Szkic intensywny głęboki już jest, a, a potrzebne jest jeszcze trochę pracy nad nimi, ale chciałbym w tym pracy bardziej zaangażować moją społeczność. Także ta mhm. książka będzie y, podobna w klimacie, ale może trochę inna w charakterze. Mhm. A to czego tobie można życzyć, powiedz? Czego można życzyć Jarkowi w 2024 roku? Oprócz Ży... zdrowia, pieniędzy, szczęścia, miłości, wiadomo, to te wszystkie rzeczy, których się zawsze życzy, to jakby życz, mówisz masz. Życz, życzmy sobie, i, i przy okazji od razu tobie tego życzę. Życzmy sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju, takiego osadzenia w tej rzeczywistości, którą mamy. Myślę, że jak to będziemy mieli będziemy mieli właśnie tę, tę uważność, ten spokój w sobie, to cała reszta się poukłada. To jest ja gór, dziękuję. Więc dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, gościem 58. wydania dualnego podcastu Mediteusz był Jarek Guc. A u mnie jeszcze nie ma takiej nazwy, chociaż lubię te rozmowy nazywać uważnymi rozmowami i pozwolę je sobie zakończyć, skoro to była uważna rozmowa z Mediteuszem, słowami, które kończę wszelkie moje przekazy na YouTube, ale również na innych mediach. Pamiętajmy, mamy to w sobie. Cieszmy się, zachwycajmy się życiem, odetnijmy spokojem i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować. Jarek Dobrego 2024. I wicewersje, jak mawiają na mieście. Do usłyszenia.